Panie Radny Łukasz, proszę teraz zagadywać Pani. Proszę o ciszę. Proszę Przewodniczącą Komisji o przedstawienie kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Komunikacji Transportu w dniu dzisiejszym wyłoniła spośród trzech kandydatów pana radnego Włodzimierza Rzeczkowskiego i pana Jana Grzegorza. Dobrze. A zatem przejdźmy do głosowania. Proszę bardzo. Jest najpierw pan Kasyna, także proszę się nie poczekać, panie radny. Ustawodawca wyraźnie napisał, że to rada desygnuje. W związku z czym, jeśli teraz zaproponuję pana Bielaka, to również tak. Ta osoba jest dla nas głosowaniem. W związku z czym proponuję pana Bielaka na członka komisji. Dziękuję. Dobrze. I zakamowane, czy pan się zgadza? Dobrze, ale wcześniej tu jeszcze była głos zajmuje sakrament. Pana radnego Załuskiego, Urzędu do Komisji, proszę o zabranie głosu.
Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu rektorowi. Poproszę teraz pana wiceprawcę Waldemara Latowskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu powiatu marnowskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak pamiętamy, 30 grudnia zmienił się statut powiatu marnowskiego, ponieważ te zmiany były dość głębokie, więc całkowicie nowy tekst powstał, chociaż nie wszystkie zapisy były nowe, tam myśmy zmienili do 50%. 13 stycznia otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zdarzeń prawników z pana wojewody dotyczący uchyli, proszę Państwa, w trzech paragrafach, nie dotyczący statutu całego, tylko dotyczący trzech paragrafów, że takie postępowanie nadzorcze zostało wszczęte. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że 15 stycznia pan wojewoda opublikował w Dzienniku Urzędu Województwo-Pomorskiego status, nasz dokument, tylko obowiązujący. Także to nie było tak, że do dzisiaj nie mieliśmy żadnego prawa w tym względzie. I powiem, nie interpretował, bo przynajmniej interpretował, że stała się rzecz straszna. Proszę Państwa, jak powiedziałem, postępowanie nadzorcze dotyczy trzech paragrafów. Prawnicy mają różne zdanie. Mogliśmy tutaj się odwoływać do sądu, rozstrzygać sąd. Powiem, takie rozwiązania, które tam są w tych trzech paragrafach, to jest wielu powiatach i ich uchyli, to są obowiązują, prawda? No, powiem, nikt do Ameryki nie odkrywał, korzystali się również z rozwiązań innych powiatów. Więc tam w tym czasie postępowania nadzorczego nikt nie wszczynał. Powiem, często nawet z mojej praktyki wynika, że uchwalaliśmy jakiś dokument, zwłaszcza dokument organizacyjny, statuty czy regulaminy. W jakimś czasie życie wymagało jakichś korekt, mniejszych lub większych, jak były te korekty większe, wysyłaliśmy jednolity tekst, żeby nie było tam tekstu pierwotnego, a potem jedna zmiana i druga, trudno się w tym połapać. I okazało się, że mija 5 lat, jedni prawnicy to przyjęli, nie kwestionowali. Za 5 lat, chociaż myśmy tylko zmiany wprowadzili dotyczące pewnych zagadnień, to prawnicy kwestionowali to, co przyjęli kilka lat wcześniej. Czyli co prawnik, to czasem inna opinia. Więc w trzech punktach prawnik to zakwestionował. Decydowali się, że zresztą pan przewodniczący pisał, że uwagi tej właśnie organu nadzoru będą przed prawnego wojewody, będą przedstawione na najbliższej sesji, co też dzisiaj czynimy, a dotyczy to trzech kwestii. Napisaliśmy w statucie o, no inaczej to mówiąc, reasumpcji głosowania, prawda? Czyli czy pan przewodniczący sam albo z inicjatywy własnej, albo na wniosek radny, może zarządzić powtórne głosowanie. Takie rozwiązania są, prawda, i będą stosowane, jak powiedziałem, w innych powiatach. Myśmy sami w praktyce też tak zrobili, prawda? Bo to tam się maszynka tutaj się coś, prawda, zagapiliśmy, więc wczoraj przewodniczący mówi, no to jeszcze raz głosujemy. Więc taka była intencja, prawda? Prawnikowi się to nie podobało, wobec tego proponujemy również wczynać sporu, prawda, prawnego o usunięcie tego zapisu, wobec tego pozostaje nam tylko jedno głosowanie. Druga rzecz to jest zapis dotyczący komisji rewizyjnej. Tam są zadania tej komisji opisane, ale w jednym paragrafie, to też w niektórych powiatach tak jest, jest odniesienie. A pozostałe zadania wynikają z przepisów ustaw szczegółowych, czy innych ustaw, na przykład o finansach publicznych, gdzie tam są kwestie kompetencji komisji rewizyjnej uporządkowane. Zdanie prawnika nie powinno być takiego zapisu, czyli powtórzenia zapisów ustawy. Zresztą jak omawiałem status 30 grudnia, to mówiłem, że większość tych zapisów dotyczących powtórzenia ustawy o samorządzie, szczególnie powiatu, została usunięta. I ja Państwu zwracam uwagę, być może, że taki zapis tam jeden został, prawda, i będziemy się o to wspierać. Proponujemy usunąć z zapisu statutu taki zapis, który wywołuje to zadanie, jeśli da jakiś inny ustaw
nie podoba się prawnikom, nie będziemy ich wspierać. I trzeci zapis dotyczy wymienienia w statucie etatowego członka zarządu. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi o tym, że my mamy wskazać liczbę członków zarządu, a nie określać, czy to są etatowi, czy nie, bo wynika to, z ustawy wynika, że starosta i wicestarosta jest etatowa, a reszta to wynika z regulaminu organizacyjnego. Myśmy ten regulamin taki przyjęli. Ja sam miałem takie wątpliwości, prawda, wobec tego nie będziemy się też wspierać. Modyfikujemy ten zapis, nie ma w tym właśnie zapisie już o nic na temat etatowych członków zarządu. Starosta, wicestarosta i trzech członków zarządu. Kwestia etatowego członka została rozstrzygnięta w regulaminie organizacyjnym. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę o opinię Komisji Statutowej. Komisja w pełnym składzie odbyła posiedzenie, na którym podjęto wniosek, że praca nad statutem będzie systematycznie prowadzona, oczywiście z uwzględnieniem uwag radców prawnych pana Mieniu. Także ta praca będzie, można powiedzieć, nadzorowana, czy to będzie współpraca między radcą prawnym pana wojewody. Są pewne jeszcze zmiany, nie bardzo istotne, ale są pewne zmiany, które należałoby wprowadzić i myślę, że będziemy to systematycznie realizować. Dziękuję bardzo. Oczywiście komisja przychyla się do projektu uchwały. W związku z tym zwracam się do Rady o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Kasyna. Wysoka Rado, Pan Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej powiedział, że w najbliższym czasie stopniowo będziemy wprowadzać poprawki po sugestiach służb wojewody. Cały czas uważam, że my jako Rada powinniśmy na komisjach problemowych rozmawiać na ten temat i przyjąć taki statut, który by nam pomógł w pracy. Nie może być tak, jak przed chwilą była przerwa i ktoś kogoś woła, ktoś nie słyszy. Gdyby był konkretny zapis, że zwołanie posiedzenia komisji w formie pisemnej czy takiej czy owakiej, nie byłoby tego nieporozumienia. Odnośnie zwoływania sesji, odnośnie otrzymania materiałów. Na początku dzisiejszej sesji wnosiłem o skreślenie punktu 25 i 6. Ze względu na to, że tak jest projekt uchwały odnośnie powołania przewodniczącego rady i członka zarządu. Na dzień dzisiejszy, na tej chwili po przerwie już projekt uchwały otrzymaliśmy. Gdyby to wszystko było szczegółowo opisane, tak powinno być w statucie, nie byłoby tych problemów. I cały czas po rozsądek się zwraca. Niech wróci do komisji i wtedy spokojnie podyskutujemy. Kto ma jakieś uwagi? Bardzo dużo uwag ma Biuro Rady, który na co dzień przygotowuje różne dokumenty dla nas. I możemy działać w polu tego działania. Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Poza tym przejdźmy do głosowania. Panie Radni, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę zabrać głos, wyciągnąć ręki. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dobrze, większością 11 głosów. Uchwała podjęta. Następny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Mazowieckiego. Macie przed sobą Państwo ten projekt uchwały. Taka konieczność wystąpiła wraz z wejściem w skład Rady pana Zdzisława Leszczyńskiego, który zadeklarował, że zamierza pracować w Komisji Gospodarki i Budżetu oraz w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji Rady Powiatu.
ta uchwała właśnie uwzględnia wolę radnego, więc proponuję ją przyjąć. Czy ktoś z Państwa chce nad tym dyskutować? Nie, to proszę przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję głośnie. Punkt kolejny. Poproszę teraz pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana radnego Marka Kata, o przedstawienie sprawozdania stąd z sprawy kontroli. Proszę. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo pozwolicie, to nie będę odczytywał tego sprawozdania, ponieważ Państwo dożyliście materiały dostali, natomiast chciałbym się w kilku zdaniach do tego odnieść w kontekście do tego, co ewentualnie mogło nas czekać w przyszłości. Otóż jedna z osób wcześniej prowadzących działalność gospodarczą napisała skargę na działania pana starosty, który według tej osoby karą zbyt niską karą pracownika za rzekomo niedociągnięcia, które miały spowodować stratę w tym przedsiębiorstwie. Rada swoją decyzją jakby przekazała tę sprawę komisji rewizyjnej, chociaż sprawa nie dotyczy spraw związanych z finansami. Sprawa dotyczy jakby kompetencji kierownika zakładu, jakim jest niewątpliwie starosta, który uznał taką karę, jaką uznał, i w mojej ocenie ona powinna być bezprzedmiotowa. No ale stało się, jak się stało. Zatem kilka osób, wszyscy członkowie komisji rewizyjnej stali się komisją, która zajęła się tą sprawą. I muszę Państwu powiedzieć, że po rozpatrzeniu tej całej sprawy, to ja w ogóle nie widzę, że my w ogóle nie widzimy problemów w związku z uchybieniami tegoż pracownika. Otóż co się dzieje? Na to trzeba być bardzo chyba uczulonym. Otóż Wydział Ochrony Środowiska w swojej kompetencji zajmuje się również przestrzeganiem przez przedsiębiorców prawa związane z ochroną środowiska, zwłaszcza tych, którzy przez swoją działalność gospodarczą mogą temu środowisku szkodzić. Osoba składająca skargę taką działalność prowadziła na ten numer, ale ponieważ Wydział Ochrony Środowiska wyłapał te działania bez pozwolenia, ta osoba składająca na teren powiatu małopolskiego, konkretnie do Królewa w gminie Stare Pole, i prowadząc tą swoją działalność szkodziła również środowisku i osobom z boku żyjącym w tejże gminie. Ta osoba była kontrolowana, czyli to przedsiębiorstwo wcześniej było kontrolowane, i protokół jest z Państwowej Inspekcji Pracy, który wyraźnie wykazuje, że taka działalność była prowadzona, a kiedy przyjechała kontrola ochrony środowiska z powiatu małopolskiego, tej działalności już nie było. Zatem osoby prowadzące tą kontrolę zostały wpuszczone pod pretekstem, że działalność prowadzona była na terenie dzierżawionym, czyli nie był właściciel firmy, nie był właścicielem terenu. Kiedy właściwy właściciel wpuścił już naszą kontrolę i nie można było stwierdzić, że działalności takowej nie było, to w wyniku czego osoba wcześniej prowadzona tą działalność, znaczy w mojej ocenie, w naszej ocenie, jakby odegrać na pracowniku wszystkie swoje dociągnięcia, właściwie zrzuciła na barki naszych pracowników. I my tutaj przez kilka osób, wszyscy po kolei, to publicznie, zajmujemy się właściwie pracownikiem, którego jedyną winą w tym wszystkim było to, że nie sporządził notatki z kontroli, której właściwie nie przeprowadził, bo tam nie został wpuszczony. Starosta powiatu małopolskiego wykonał wszystko, co mógł wykonać. Powołując również pracowników do sprawdzenia tego zdarzenia i pouczył pracownika ustnie o tym, że w przyszłości, żeby taka kartka została
no takim rozporządzeniem, nawet takich sytuacjach, że można było się w pewnych sprawach obawiać. Ale i tak, w naszej ocenie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska się obronili, ponieważ mamy w swoich zasobach w starostwie dokumenty tych firm kontrolujących działalność tej wskazanej firmy, które wyraźnie mówi o profilu działalności, a profil działalności nie ma nic wspólnego z pozwoleniami, bo takich pozwoleń nie ma związanych z ochroną środowiska, jak powiedział Ma Polski. Ja myślę, że pani ksiądz ten dołożyć naszemu pracownikowi chyba źle trafiła, bo ja bardzo szczególnie jestem wrażliwy na takich ludzi, którzy pod każdym względem uciekają od odpowiedzialności, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I uważam, że Wydział Ochrony Środowiska i osoby, które tam kontrolowały i kontrolują, te osoby, które doprowadziły do tego, że między innymi, że takiej działalności nie ma nie tylko z ochrony środowiska, bo też i inspekcji pracy, też innych wykonywały swoją pracę bardzo dobrze. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ocenić działalność pana starosty negatywnie. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, teraz o zabranie głosu. Czy ktoś był przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jeśli tak, to kto się zagłosował? Tak, już jest. Dobrze, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Została podjęta. Proszę dalej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Proszę, do kolejnej sprawy. Za przyjęciem tego planu proszę o... Proszę bardzo, proszę. Jeżeli można. Ja miałbym kilka uwag co do planu pracy, mianowicie znajdują się takie punkty, które mówią, określają samo siebie jako analiza. Proponowałbym wykreślić słowo analiza, w to miejsce wpisać kontrola. Bo to jest przedmiotem Komisji Rewizyjnej. No i teraz jeszcze chciałem się zapytać, czy Fundacja Wyrównajmy Ich Szanse jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego, bo widzę, że jest także obszarem zainteresowania Komisji Rewizyjnej. Chodzi o marzec, posiedzenie wyjazdowe, Fundacja Wyrównajmy Ich Szanse. Ale to nie dotyczy, no wiesz, nie? Tak, to absolutnie dotyczy tak samo kontroli jakiejkolwiek. Po prostu uznaliśmy, że w określonej, no bo nie tylko dotyczy tej fundacji, tam będziemy też poradni psychologicznie do fundacji, po prostu tam sobie robimy nasze komisje jako siedzibę. Znaczy, imprezę, tak. A przy okazji będziemy mogli zobaczyć ten ośrodek, bo wszyscy go z naszą komisji widzieli, poczęstować dzieciaki cukierkami, no nic to nie wszystko. To nie jest kontrola. A to też nie jest przedmiotem komisji, jak widzę. Ale to nie jest kontrola, to jest po prostu miejsce, w którym możemy się spotkać. Przy okazji będzie. I tam będziemy temat ludowy akurat przyjąć. Fundacja jest żadną jednostką organizacyjną. Nie. Wskazanie miejsca kontroli. Posiedzenie, tak. Nie kontroluje posiedzenia. Tutaj bardzo mi się to podoba. Nie bardzo mi się to podoba. Nie ma takiego tematu. Raz, że posiedzenie wyjazdowe. My nie wiemy nawet, nie znamy stanowiska, czy druga strona wyraża wolę, żeby kogokolwiek przyjmować z Komisji Rewizyjnej na swoim głosie. To jest raz. W listopadzie widzę, że jest pusto, nie ma żadnych działań. To bym, przepraszam za ironię, zaproponował wyjazd gdzieś do agroturystów, jeżeli się nie będzie tych grzybów na zbieranie, a ja się będę do tego dołączył. Uważam, że troszeczkę przekraczamy kompetencje, jak i ktoś może do tego się wkroczyć. Ja ale sugeruje pan... Sugeruję, żeby nie zapisywać w planie pracy
komisji rewizyjnej, jakiegoś wyjazdowego posiedzenia fundacji i stowarzyszeniu, bo my nie wiemy, czy to stowarzyszenie, czy fundacja, to jest dany podmiot, który nie jest jednostką organizacyjną starostwa powiatowego, ale finansowaną jest przez powiat. No. Proszę? To jest finansowana przez powiat, przez środki, które później zaciekamy. Znaczy tutaj pan przewodniczący chyba ma rację, jeżeli jakiś podmiot, który nie jest jednostką, a korzysta z środków publicznych powiatu, może być kontrolowany przez komisję rewizyjną. To jest oczywiste. Tu jest posiedzenie, rozumiem, że pan sugeruje, że goszczenie jakichś funkcji, tak? Nie, to proszę sprecyzować. Komisja rewizyjna, jeżeli już, to może kontrolować działania starosty, organu wykonawczego w zakresie środków, które spłynęły na lata, ale goszcząc w siedzibie starosty, organu wykonawczego, a nie adresata środków, bo tutaj tak to jest akurat w tym programie, w planie pracy, dlatego ja tego nie będę autoryzował, się wstrzymam po prostu. Nie jestem już kogokolwiek, ale widzę, że są pewne sprawy wymagające. Nie chciałbym tutaj narzucać przewodniczącemu komisji i planu pracy i jakąś koncepcję. Komisja sprawy, żeby tak mecenas jest, powiedział w tej sprawie. Ale tutaj chyba nie ma potrzeby, żeby pan mecenas się wypowiadał. Natomiast chciałbym, żeby pan przewodniczący komisji rewizyjnej odniósł wniosku, czy podtrzymuje pan, żeby. Proszę państwa, w poprzednich latach wielokrotnie posiedzenie komisji robiliśmy w UTZ-ach również, które są stowarzyszeniami, a nie podlegają bezpośrednio starostwie, natomiast finansowane przez nasze wydziały. I przychodzą pieniądze przez te wydziały, po to tylko i wyłącznie po to, żeby radni przy okazji mogli się zapoznać z działalnością, być może z różnymi problemami wynikającymi z tych ludzi, współpracy z powiatem. Więc proszę tego nie traktować jako komisję wyjazdową kontrolującą dany ośrodek, bo takiego zlecenia nikt nam nie da. Chcemy to po prostu zobaczyć i przy okazji tego tak zrobić posiedzenie własnej komisji w formie pewnej gościnności. Proszę się nie obawiać co do tego, że pani prezes nas tam nie ugości, nie przywita. Ja myślę, że pan radny się obawia czegoś innego, że za dobrze mu gości i ma podejrzenie, jak ktoś być może. Ale dobrze, jest jeszcze drugi wniosek u pana radnego. Chwileczkę, ale teraz. Jest konkretny wniosek. Panie przewodniczący, panie radny. Chwileczkę. Pan mówił także o tym, że został zrobić termin analiza, na przykład punkt drugi, analiza zatrudnienia i kosztów w oświacie. Dalej czytam, też taka analiza się powtarza, analiza, tutaj we wrześniu, punkt drugi, analiza wydatkowania środków w ramach promocji, myślnik, wydział promocji, edukacji, kultury i sportu. Drodzy Państwo, to nie analiza, analiza jest elementem kontroli. Czyli proponuję, żeby w miejsce, gdzie jest analiza, wpisać kontrolę i nic więcej. To jest mój wniosek. Znaczy komisja rewizyjna, bo rozumiem, że takie rozumienie pana jest, komisja rewizyjna jest wyłącznie kontroli, prawda? Natomiast kontrola... No bo musi być, panie przewodniczący, nie, że komisja rewizyjna będzie komisją rewizyjną. Dobrze. Panie przewodniczący, bo pan proponuje, czy pan chciał z tego odnieść? To jest taka decyzja komisji rewizyjnej, potrzebuje. Dobrze. Tyle. No ale wiesz, jest formalny, więc ja proponuję. Jest formalny, to przegłosować. Rady powiatu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Krzysztofa Krylaka, by termin analiza zastąpić termin kontroli? Kto z państwa radnych jest za wnioskiem, który przed chwilą przedstawię? Proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu w formie elektronicznej. Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał? Ale proszę pan też. Ktoś jeszcze nie zagłosował? No już mam. Jeszcze jedno pytanie. Dobrze, przeciw głosowało 14 radnych. 4 za, 3. Dobrze, wniosek został odrzucony.
pozostaje analiza, mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o miesiąc grudzień. Punkt pierwszy, zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2016. Punkt trzeci, opiniowanie projektów uchwał. Chciałem się zapytać, jakich? Jakie uchwały, projekty uchwał opiniuje Komisja Rewizyjna? Panie Radny, każdą projekt uchwały Komisja Rewizyjna opiniować. To nie jest w żadnym sensie zabronione. Tak, to jest związane z budżetem. Tak, oczywiście, ale samo pytanie jest gdzieś tam gruntu niewłaściwy. Przepraszam, że tak. Niewłaściwe, niestosowne. Nie przyzwoite. Dobrze. Zatem przejdźmy do głosowania. Najbardziej mi się, przepraszam panie przewodniczący, podobają posiedzenia wyjazdowe. To nie uważam. Ja nie wątpię, że panu się podobają. Dobrze. Przejdźmy do głosowania. Zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Małopolskiego na rok 2015. Proszę o oddanie głosu. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem większością 18 głosów są przyjęte. Dobrze, przejdźmy do następnej uchwały. W sprawie planu pracy Komisji Stałej. Również macie państwo ten projekt. Wszyscy z pewnością się zapoznali. Proszę o opinię Komisji Polityki Prorodzinnej. Panie przewodniczący, szanowna rada, komisja po dyskusji przyjęła i zatwierdziła plan pracy na rok 2015. Dziękuję. Gospodarki Budżetu. Komisja Gospodarki Budżetu zatwierdziła plan pracy na rok 2015. Dziękuję. Komisja Promocji Edukacji. Komisja przyjęła plan pracy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Czyli to przyszło do głosowania. Jeszcze jedna komisja. A, bezpieczeństwa. A, przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem planu pracy? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś jest wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Dobrze. Dobrze. Kolejna sprawa. Podjęcie uchwały w sprawie. Ale panowie, proszę. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Małopolskiego. Bardzo proszę. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w sprawie tego planu pracy? Nie ma. Pan radny Kasyna, proszę bardzo. Moje pytanie będzie krótkie, mianowicie chciałbym się dowiedzieć, czym się pan przewodniczący sugerował, że w tym roku po raz pierwszy prowadził pan plan pracy kwartalnie, a nie miesięcznie, jak było do tej pory. Dziękuję. No jeszcze nie wprowadził, tylko zaproponował, żeby przyjąć taki. Po długich dyskusjach uznaliśmy, czy ja uznałem, że takie trochę obywatelskie podejście daje dość daleko idącą swobodę w przygotowywaniu sesji. To znaczy tak w pozytywnym sensie, prawda? Bo zapisywanie nieraz budzi jakieś tam emocje i kontrowersje konkretnie w jakimś miesiącu. Być może, że można coś rozpatrzeć wcześniej, być może, że można coś niekoniecznie trzeba zwołać sesję, by zadośćuczynić tylko planom pracy.
Oczywiście, jest to trochę nowy sposób przedstawiania planu. Tutaj już to z różne zawirowania przechodziliśmy, prawda, kiedy tam wcześniej w absolutorium tłumaczyliśmy sobie, że nie są plany pracy jakimiś terminami sztywnymi, zawitymi, że trzeba je tam dopełnić, że one są, mają taki instrukcyjny charakter. I tak rzeczywiście jest, nadzór to nasze rozumienie potwierdził. I chcielibyśmy, żeby ten plan pracy był pewien taki instruktor, czy instruktażowy bardziej, niż jakimś rygorem, by te sesje zwoływać tylko dlatego, że coś jest zapisane akurat w tym miesiącu. Skoro być może można to zrobić w innym miesiącu, tak? Czy układanie porządku, czy na przykład sprawa nie jest jeszcze dobrze przygotowana, no a możliwość pewnej soboty dla rady. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof. Panie przewodniczący, tutaj akurat moment refleksji widzę tam, także czyli jest to w tonie wypowiedzi pana przewodniczącego, także i ja dodam od siebie. Mianowicie w toku ostatniego szkolenia dowiedziałem się, każdy dostał na piśmie, kontroli komisji, mowa o rewizyjnej, nie podlegają zamierzeniu. A tutaj w planie pracy realizacja ustawowych zadań, i tak dalej. Czyli realizacja, czyli w toku wykonywania. Albo jest to wykonanie z jakiegoś etapu, z jakiegoś okresu, na przykład realizacja. Jeszcze raz przypomnę, kontroli komisji nie podlegają zamierzenia Radny mówi teraz w tym planie. Czyli jakby to sprawy poprzedniego punktu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący. 30 grudnia, jak uchwalaliśmy statut powiatu małopolskiego, został wpisany plan pracy na miesiąc styczeń. Odnośnie dzisiejszego sprawozdania przedstawionego przez pana Hawla w imieniu pana starosty, też pisze wyraźnie, że styczeń. W związku z czym proponuję wyraźnie plan pracy Komisji Rady oraz sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa na miesiąc styczeń wprowadzić, a nie rozwijać to na styczeń, bo tym razem można w tym momencie nawet marzyć. Dziękuję. Jest to wniosek formalny. To znaczy wniosek formalny, który mówi o tym, żeby z tej konstrukcji, która tak kwartalnie pokazuje, tak? Styczeń zagadnienie dla przynajmniej, żeby tu wyobrazić jeden zapis, że w styczniu ma być. Ale ja też, bo ja chciałbym zrozumieć wniosek, tak? Tak. Tak jest w statucie, że do końca stycznia Rada podejmuje uchwały odnośnie planu pracy Komisji Stałej, Komisji Rewizyjnej oraz Rady. Ustawa o samorządzie powiatowym również mówi, że sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa starosta przekłada do końca stycznia. I w związku z tym, żeby wyraźnie wpisać to na miesiąc styczeń, a nie możliwość styczeń, luty, marzec. Wniosek jest taki, żeby do miesiąca stycznia przyporządkować babu, a więc sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa oraz przyjęcie planu pracy, tak? Dobrze? Tak, czyli pierwszy, drugi, trzeci, tak. Dobrze, taki jest wniosek formalny i przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Janusza Kasyny, proszę o oddanie głosu, roznosienie ręki. Kto jest z państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Nie przeszedł wniosek. Dobrze. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby do tego planu pracy? A zatem przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosu. Dziękuję.
Kto jest przeciw? Dobrze, dziękuję bardzo. Większość 15 głosów na pracę zostało przyjęte. Dobrze, punkt kolejny. Tutaj głos panu staroście podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu powiatu małopolskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym Radę Powiatu Małopolskiego poinformować, iż pan Bogdan Kowalowski poinformował pana przewodniczącego, a na moje ręce złożył rezygnację z członka zarządu Powiatu Małopolskiego. W związku z tym musi nastąpić wybór osoby. Przyjęcie tej rezygnacji. Przyjęcie tej rezygnacji. Proszę bardzo, pan. Przed chwilą pan starosta powiedział, że na ręce pana starosty wpłynęła rezygnacja pana Kułakowskiego, rozstrzega się członkostwa w zarządzie. W uzasadnieniu uchwały, którą dostaliśmy, pisze: radny złożył rezygnację do przewodniczącego Rady Powiatu Małopolskiego. Zastanówcie się państwo, co piszecie, co mówicie. Kto tu kłamie? Dziękuję. Dobrze. Rzeczywiście taka rezygnacja wpłynęła. Wpłynęła do mnie, do pana starosty. Prosiłem pan starostę o to, żeby przedstawił tę sprawę jako przewodniczący zarządu. Panie przewodniczący, przed chwilą pan powiedział, że wpłynęła do pana rezygnacja. W poniedziałek byłem w biurze rady w celu otrzymania właśnie tego projektu uchwały. Chciałem się zapoznać, który członek zarządu zdecydował, który jeszcze uchwały nie było. Przyjrzałem całą korespondencję, która została mi udostępniona, jak wiem, prawo, która wpływa na pana ręce. I zostałem poinformowany przez pracowników biura rady, że nie wpłynęło. Nie wpłynęło, podkreślam, takowe pismo. Mało tego, że jeszcze nie wiadomo, kto zrezygnuje. Zadzwonię do pana starosty Lampowskiego, poinformował, że wieczorem się spotkamy, wtedy ustalimy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, być może poruszamy się w jakimś świecie. W każdym razie, panie radny Głękowski, czy pan składa rezygnację, czy... Wchodzi taki temat, to się stwierdzimy. Proszę państwa, ja faktycznie złożyłem rezygnację i chciałem powiem panu tak, panie radny, ze względu osobisty, na was to troszkę to wyjaśnię, jak pan bardziej rozciąga tematu, więc ja słyszę króciutko, że koledzy z opozycji mówi mi, że muszę głosować przeciwko mnie, bo jestem w zarządzie, a opozycja musi być przeciwko. No ja, proszę, z takiej mamy to widzę. I między innymi z tego powodu. Dobrze. Panie radny, została już chwileczkę. Została złożona rezygnacja, a radny do tego jest tyle, aby ją przyjąć bądź nie, tak? Więc ta dyskusja, poza tym, że budzi jakieś emocje, nie sądzę, była celowa. Panie przewodniczący, chciałbym się dowiedzieć dokładnie, w jakim dniu została złożona rezygnacja. Bo ustawa o samorządzie powiatowym mówi wyraźnie, że Rada ma 30 dni od momentu złożenia rezygnacji na podjęcie stosownej uchwały. Jeśli nie zostanie przez Radę przegłosowana rezygnacja, to z mocy prawa osoba rezygnująca traci do końca miesiąca, w którym Rada powinna się zebrać i przegłosować. Dlatego istotną jest rzeczą, żebyśmy wiedzieli, w którym dniu wpłynęła... Wcale nie jest istotną. Istotą jest to, istotą. To, żeby Rada powinna przyjęła, bądź nie. To jest istota sprawy. Rada jest istotna. Zostanie pan... Zostanie pan... Dobrze. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Radny Bogdanie,
przed chwilą pan powiedział, że opozycja głosowała zawsze przeciwko mnie. Jeżeli chodzi o mnie, głosowałem zawsze w sprawie, a kiedy faktycznie była sprawa dzisiaj dotycząca bezpośrednio pańskiej osoby, wstrzymałem się. Także to jest, ja zdaję sobie sprawę, że może rozpuszczane emocje, ale to ta wypowiedź nie była prawdziwa, przynajmniej w stosunku do mojej osoby. Dobrze, panie radny, ja jestem... Proszę bardzo, panie radny. Zwracam się do pana radnego Bogdana Kowalskiego. Był pan przez te dwa miesiące od początku kadencji, muszę przyznać, jednym z bardziej aktywnych członków zarządu, przynajmniej na sesji, bo nie uczestniczy razem z panem w komisjach. Chciałem zapytać o prawdziwy powód pańskiej rezygnacji, czy nie jest tak, że zmusili pana, skłonili, może użyję takiego słowa, państwo koledzy z Komitetu Wyborczego, wyzwolił pan to miejsce dla innego prominentnego działacza, któremu po przegranych wyborach jeszcze trzeba było załatwić ciepłą posadę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny Wrocławiu, ja powiem tak, mnie nikt nie zmuszał. Ja pozostaję w następnym punkcie, który będzie chyba 26, kiedy jest wybór przewodniczącego. Ja powiem, ja się lepiej widzę na tym stanowisku, gdyż wydaje mi się, że to jest na pograniczu najemności. Będę mógł reprezentować całą Radę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Proszę, ponownie jest. Panie Bogdanie, przewodniczący Rady tylko prowadzi obrady. Decyzje zapadają na zarządzie. Tam jest organ wykonawczy. Tam jest wpływ na działalność. Panie przewodniczącego, to tyle, dziękuję. Dobrze, ja zamykam dyskusję, ponieważ tutaj mamy oświadczenie woli rezygnacji. Proponowane jest tutaj przyjęcie po prostu celu, bo to jest celowy, więc to. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem rezygnacji pana Bogdana Kowalskiego, proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc z większością 15 głosów przyjęto rezygnację pana Bogdana Kowalskiego. Proszę zapytać do pana Bolonika. I kto przeciwko? Dobrze. Przejdźmy do punktu kolejnego. W tym miejscu oddaję głos panu wiceprzewodniczącemu Rady, panu Włodzimierzowi Załuskiemu. Wysoka Rado, na moje ręce pan Piotr Szwedowski, przewodniczący Rady Powiatu, złożył następujące pismo. Niniejszym składam na pana ręce rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Mazowskiego. Podpisał Piotr Szwedowski. No, w ciągu 30 dni na pewno się zmieścimy, ale jeśli pan jest tak bardzo ciekawy, pana to interesuje, to powiem, że 16 lutego 2015. I teraz, jeśli państwo macie może jeszcze pytania, to proszę bardzo. Jeśli nie ma, to będę. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję za słowa do pana przewodniczącego Rady Szwedzkiego. Przewodniczący, dwa miesiące temu został pan wybrany przewodniczący Rady Powiatu Mazowieckiego już po tym głosowaniu. W płomiennym wystąpieniu mówił pan, że w tej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, będzie pan rzetelnie wykonywał swoje obowiązki z poszanowaniem dla wszystkich, również opozycyjnych, danych tych. Mówił pan też, że wykonywanie, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Mazowieckiego dla pana wielki zaszczyt. Chciałem zapytać, co się takiego stało w dwóch miesiącach? To już nie jest zaszczytem. Czyżby zaszczytem większym, że dla pana pobieranie kilkukrotnie większego uposażenia statowego członka zarządu? Dziękuję. Nie wiem, czy tamto wystąpienie było płomienne. Nie słynne z płomiennych wystąpień.
bardzo szczery. Uważam rzeczywiście wielkim zaszczytem jest pełnienie funkcji przewodniczącego Rady. Ja to przyjąłem w poprzedniej kadencji i przez te kilka miesięcy tej kadencji. Ale jest tak w życiu, że należy próbować różnych rzeczy i różnych funkcji i próbować się sprawdzić w innych zadaniach. I taki mam po prostu zamiar. Natomiast ocena należy tak do Pana, do wszystkich radnych, do każdego. I myślę, że z nią należy poczekać do końca kadencji i wówczas będzie można je w sposób uczciwy formułować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, no żałuję, że przyjąłem informację o Pańskiej rezygnacji. Przed chwilą Pan powiedział, że szczerze występował Pan przed dwoma miesiącami. No i dzisiaj też nie odmawiam szczerości zawartej w tym wyrazie woli. Zakładam, że człowiek jest rozumny i wolny, a więc odpowiedzialny. Więc czy wtedy, czy teraz Pan zajmuje stanowisko bez swojej wiedzy i zgody? Bo to są sprzeczne dwa stanowiska, wykluczające się. No, żadne jest sprzeczność absolutnie nic. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania? Jeśli nie ma, to Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem rezygnacji Pana Przewodniczącego Rady Powiatowej? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeszcze raz, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Rezygnacja Pana Przewodniczącego została przyjęta 11 głosami, 3 były przeciw, 5 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący za dotychczasową pracę. To 3 miesiące, jak i poprzednia kadencja, na pewno była bardzo pracowita i przyniosła. Życzę Panu sukcesu w pracy zawodowej i życiowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do następnego punktu. To jest wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Żeby wybrać Przewodniczącego Rady Powiatu, musimy wybrać komisję skrutacyjną. Mam taką propozycję. Jesteśmy wybrańcami 4 komitetów. Ażeby z każdego komitetu wyborczego oddelegować jedną osobę do składu komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo proszę. Czy pan Zegrzewski wyraża zgodę? Dziękuję. Czy pan Przemysł wyraża zgodę? Dziękuję. No i jeszcze dwie osoby, proszę bardzo. Czy pan Krzysztof wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. No. Pani Halina Łuczka. Czy pani Halina wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Myślę, że zagłosujemy blokiem nad składem komisji skrutacyjnej. Jeśli państwo wyrażą zgodę, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dwie osoby. 17 osób było za. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę Wysoką Radę o zgłaszanie kandydatu na Przewodniczącego Rady Powiatu. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja chcę zgłosić kandydaturę pana Radzana.
Czy pan Bogdan bierze zgodę? Szanowni Państwo, no, uszczypli gości już o tej porze, to jest naprawdę... Ale to... Wiadomo. Jak tak dalej będziemy dyskutować, to niby przeznaczymy na mecz. Szanowni Państwo, czy jeszcze są kandydatury inne? Proponuję zamknąć listę. Co Wysoka Rada ma? Zamykam listę. Kto jest za zamknięciem listy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedno głosie. Siedzą są dwie osoby. Komisję skrutacyjną proszę podjęcie za. I ogłaszam 5 minut przerwy.